Dobra, jeszcze raz w takim razie nagram. Znaczy nagram, nie, dobrze mówię, nagram wstęp do Szpyro. Tylko zrestuję program na szybko, żeby nie było ścinek. No i powrót do Spyro. Do filmika, który chwilę temu widziałem, ale ciął się w cholerę. Dzięki za info, Adi. Jak coś pisz, jeśli znowu będzie ciąć. Miałem źle ustawionego OBS-a. Będę musiał sobie go ogarnąć później. Zając. To wygląda jak królik z tego. Z Looney Tunes. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Bracio, łapać! W ogóle, gdzie ten ogień się podział? Pierwsza część Szpyra ogrywana na konsoli PS5. I ostatnia część Szpyra ogrywana aktualnie. No, jest tylko trylogia, nie ma żadnych części na razie. Może w końcu będzie z ciebie jakiś pożytek? Jakie PS6? To jest PS5. Zajmij się pilnowaniem tuneli. Nikt nie może przez nie przejść. Crocodile. Z tym cudnym nowym padem. Któregoś czasem kupię drugiego sobie. Jednego ze swoich sprzedam, a drugiego kupię. Chyba sprzedam. Najpewniej. Chyba, że będę chciał mieć 4 pady. Ale to dużo później. Za parę miesięcy może dopiero. Gdzie jaja? Te otwory wychodzą na drugą stronę Smoczego Świata. Znaleźliśmy kilka jaj, ale są zbyt ciężkie, by je przenieść. Druga strona świata? Zapomniane światy. Spyro. Musisz spróbować. Nikt inny nie przeciśnie się przez otwory. Dobra, no to jazda! A nie, serio, dzięki, że powiedziałeś, Adi. Miałbym miał załamanie nerwowe. I odzyskaj je, Spyro. W tobie ostatnia nadzieja. Już się robi! No nie da się już dobić. I dobra. Teraz wyjdź z gry. Napisane stany gry. To. I to. Boty wbiły te topki. Pousuwam je na szybko i wtedy lecimy. No widzę, widzę. Pousuwam je na szybko. W ogóle dzisiaj sobie pierwszy raz zaparzyłem yerbę od 5 miesięcy. Zgaduję. No i dobra, let's go z trzecią odsłoną Spyro, której niestety nie ma w 4K, więc nie będzie odcinków w 4K na razie. Ale może to i lepiej, muszę ogarnąć, jak ustawić OBS-a do nagrywania 4K. Tutaj trochę inaczej diamenciki wyglądają. A zielone to nadal 2, czerwone to nadal 1. I to się jak na razie zgadza. Nie pamiętam, jak wyglądała piątka. Ile to tutaj w ogóle może zdobyć? 405 jajek. Ty, Harf, mi na to odpowiesz, bo ty grałeś w Spyro. Trójka jest najkrótszą częścią? Wiem, że mówisz, że najłatwiej w niej osiągnięcie się zdobywa, ale czy jest najkrótszą częścią? Czy jest takiej samej praktycznie długości? I jest pierwsze jajko. Izabella. Czemu on się teleportował? Okej. Okay. Cześć, Spyro. Możesz swobodnie rozglądać się w prawo lub w lewo. Aby szybko wyśrodkować kamerę za sobą, użyj środkowania kamery. Żeby rozejrzeć się wokół, możesz także wcisnąć akcję. To akurat w miarę pamiętam. Nic się tutaj nie zmieniło. A w Spyro dawno grałem. O, to coś nowego. A więc to ty.
przybywasz na ratunek skradzionym jajom, he? Przykro mi. Posłuchaj no, jeśli ci życie miłe, w tej chwili Bianka. Odwrócisz się na pięcie i wskoczysz z powrotem do dziury. Jaja należą teraz do nas i ukryłam je w miejscach, do których nie dotrzesz nawet za 1000 lat. No właśnie, widziałem. No, nawet gdyby ci się udało, nasza specjalnie przeszkolona armia da ci wycisk i odbierze zgubę. Czy wyraziłam się jasno? Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, bardzo się zdenerwuję. A wtedy lepiej nie wchodzić mi w drogę. Właśnie widziałem, jak bardzo były poukrywane. Leżały sobie tak, o tutaj, jajko. No, zajebiście ukryte. Dobra, żółty jest za 10. Czyli tutaj też się kupuje rzeczy różne. Okej. Okay. Czyli znowu nie będę mógł chyba w 100% we wszystkich rundach robić. No zaraz sobie z nimi pogadam, tylko jeszcze tutaj trochę pozbieram to, co pozostawało. Też jest tutaj dziennik. Naucz się szybować. Okej. Okay. Są. Słoneczna rezydencja. Czyli jak zobaczę, jaki level, to mogę grać w niego. To będzie jako pierwszy. Znaczy, sorry, jako pierwszy jest ten, co pierwszym koło niego przychodziłem. Czyli możliwe, że słoneczna rezydencja. Tak czy siak. No dobra, to ja potrzebuję 10 jajek, żeby tam wejść. Jakiś pomnik? Nie, dobra, to nie jest pomnik. Jestem spóźniony, Leonie, w klubie Tiki, a portal prowadzący do mojego domu właśnie się zepsuł. Może kiedy wykluje się jeszcze parę smoków, znów zacznie działać. Okej. Okay. Owce, czyli standard. Cześć, Rofle. O, tutaj muszę tego użyć. Liam. A całkiem spoko. Pierwszy raz gram w jakąś grę na PS5. Bo tak, to było instalowanie, 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 instalowanie. Dobra, drugi raz, sorry, bo grałem przez od 3 do 5 minut w Crasha 4, żeby sprawdzić tę rzecz. Widzę jajo na dnie jeziora. Wskoczyłbym po nie, ale nie chcę zamoczyć futra. Może ty je wydobędziesz. Aby zanurkować, gdy znajdujesz się na powierzchni wody, wciśnij szarżę. Gdy chcesz zaszarżować pod wodą, przytrzymaj szarżę. Kiedyś już nurkowałem. A na razie chcę sobie pozdobywać jeszcze te. A to co to jest? Zoe. To był Zoe. Balon, okej, okay, czyli przedostawanie się do kolejnych światów, tak jak w jedynce. Tylko coś nie ma osoby, która będzie kierować tym. A tak zawsze była, od razu. Tam jest 14 jajek potrzebne. Na razie jeszcze pójdę tam, nie będę nurkować. Dobra, nurkował już, ale nie o to mi chodziło. Tylko jeszcze podbieram te, które widzę na zewnątrz. Mówię, to jest ostatnia część z Pyro. Potem będzie... Zobaczę co. Bo Hellblade będzie dopiero w styczniu, skoro Harufa nie będzie w grudniu. Brak by był w grudniu, po Szpyro. Tutaj 20 jajek jest potrzebne. Opuściłem jeden kryształ. Ja. Tam na razie się nie wespnę. Kamera jest w trybie pasywnym. Jeśli chcesz. Okej, okay, nic. Przewijam tą rozmowę, bo ją pamiętam. Dobra. Nie wiem, czy tutaj też się da zrobić 100% jak było w dwójce, czy da się 120% jak było w jedynce.
120% gry. Chyba, że w dwójce też się dało 120%, a ja o tym nie wiedziałem. Takie to trochę przejebanie. Dobra. Chyba jajko będę mógł zebrać już. Bo już chyba wszystko tutaj zebrałem. Oprócz tego. Bruce. Mam nadzieję, że Bruce umie pływać. No chyba nie umiał. Znaczy nurkować w sumie, niżeli pływać. Tu jest jakaś foka. Jeszcze dwa jajka mi brakują do zdobycia. Tu na razie chyba nie wejdę. Chyba, że stamtąd. Od niego. Dobra, z nią mi pogadam. Spyro! No, no, ty tutaj, kto by pomyślał? Czekaj, dlaczego ty nagle zniknąłeś po pokonaniu Ripta w Avalarze? Więc twoje odejście negatywnie wpłynęło na moje interesy. Dlatego też nawiązałem współpracę z miejscową czarownicą. Cudowna z niej niewiasta. Wygląda na to, że bardzo lubi smoki. Okej. Okay. Za uwięzienie kangurzycy Shelly płacą mi prawdziwe kokosy. Ten wredny torbacz musiał mocno zajść za skórę biednej czarownicy. W każdym razie mógłbym pewnie niechcący wypuścić kangurzycę. Oczywiście, za ile? Gdybyś uścił najpierw drobną opłatę. Stać mnie! A, Spyro, o, osiągnięcie. Twoja szlachetność mnie rozczula. Pewnego dnia ta cecha charakteru może wpędzić cię w kłopoty. Na razie jednak zawdzięczam jej majątek. O, level. Mam nadzieję, że docenisz przysługę, którą ci oddaję, wypuszczając cię. No i brawo, misiu. Co złego, to nie ja. Jasne. Ja tylko wypełniam obowiązki. Ja. Dobra była. Ej, czyżbyś był przedstawicielem smoków? Tak, jestem Spyro. Nie sądziłam, że poznam smoka. Kiedyś rządziliście całym tym światem, wiesz? A potem nagle zniknęliście. Puf. Mieszkały tu smoki? Nie wiedziałeś? Według tego, co mówią, to było z 1000 lat temu. A potem odeszły? Tak. Najdziwniejsze jest jednak to, że razem z nimi zniknęła stąd dosłownie caluteńka magia. Niektórzy twierdzą, że było tu tego towaru od groma. Latające okręty, śpiewające lasy, kamienie życzeń, co kto lubi. Jednak po odejściu smoków wszystko zniknęło. To dlatego niektóre z portali nie działają? Tak, zaczynają wysiadać. Jeden po drugim. Okay. Cóż, trzeba wracać do domu i obmyślić plan. Wpadaj, kiedy zechcesz. Nagrywanie rozgrywki zostało wstrzymane, powiedziałeś, że jesteś... What? Jakie kuźwa nagrywanie znowu rozgrywki? Halo. Nie wiem, ale dobra, mam pierwsze osiągnięcie zdobyte. W trzeciej odsłonie. Na razie idę do tego. Albo na razie lecę tam, a potem do niego. Ile mam jeszcze tutaj do zebrania? 57. Dobra, co nam powiesz? Yo, Spyro, patrz, znalazłem portal prowadzący do innego świata. Ale żeby się do niego zbliżyć, musisz poszybować. Wciśnij skok raz, aby zacząć, a potem znów, by poszybować. Za mną! Mogę tam skoczyć, ale nie chcę mi się bawić. Znalazł ten level. Widziałem coś błyszczącego w tamtej jaskini. Sprawdźmy to. Użyj manewru zawiśnięcia. Aby to zrobić, wciśnij akcję pod koniec szybowania. O, prawie bym zapomniał. Znalazłem to jajo. O! Coltrane. Zielony smok. Czyli mam już wszystkie smoki, jakie mogłem zdobyć chyba. Bo ten ostatni to muszę się nauczyć latać. Przeleć przez jaskinię. No chyba jo. A nie, może jednak nie. Spyro, to jest supermoc turbolotu. Kiedy przejdziesz przez pole supermocy wyglądające tak jak to, przez jakiś czas będziesz mógł latać. No i spoko. Na razie chcę pozbierać sobie, potem się pobawię
latanie. Czyli teraz smoki tutaj wrócą, jak sobie je pozdobywam. Będą tutaj małe smoczki mieszkać. Na zawsze. Na razie pozbieram, a potem tam pójdę wejść. Spróbuję wejść, znaczy. Ile zostało? 2. Czyli możliwe, że ostatni są właśnie tam. Wraz ze smokiem. Jak ja, no to miło, będę miał 100% w pierwszej rundzie. Zaraz się dowiem. Dobra, tu nie ma ostatnich dwóch. Ami. Ostatni smoczek tutaj. 5 na 5. Ale został mi gdzieś zielony klejnot. Został mi gdzieś zielony klejnot. Pytanie gdzie? I to jest ta pierwsza mapa, w którą będę chciał ograć. Ale na początku muszę znaleźć te dwa jeszcze. O, jest, dobra. No i mam 100% pierwszej mapy. Raczej hubu. Miło.